Kostka! Kostka! Kurna, rozwaliłem Klaudii patelnię. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Game Troll TV, w którym wyjątkowo nie będę recenzował żadnej fantastycznej gry, która znajduje się za mną, ale zapowiem fantastyczny event, który ma przyjemność organizować cała ekipa trzech troli, ale również wspomagające je i kochane małżonki. Ten event nazywa się Rzuć Kostką i odbędzie się już, uwaga, 11 i 12 marca. Adres tutaj wszystko macie pięknie napisany, a jak rozwiniecie sobie opis, to będziecie mieli również link do strony wydarzenia, gdzie dowiecie się wszystkiego, gdzie, co i jak dojechać. I już będziecie mieli wstęp na absolutnie fantastyczną imprezę. W tym filmiku pokażę Wam, jakie fantastyczne nagrody będziecie mogli wygrać na tym evencie, ale jeszcze chwilka cierpliwości, opowiem, co będzie działo się na Rzuć Kostką. Everything. Ale poważnie, już o 13.15 w sobotę wystartuje fantastyczny turniej zorganizowany przez sklep Elegion.pl, czyli jak mówię Elegion.pl, to pierwsze skojarzenie to Magic the Gathering. O 13.15 ten turniej i jego fantastyczność polega na tym, że nie musicie przychodzić z własnymi taliami, ponieważ dostaniecie je od nas. I jeszcze fajniejsze, będziecie mogli je zatrzymać. Tak więc, nauczę się grać Magica, dostanę karty, wezmę udział w turnieju, ha, i będę mógł też coś wygrać. Same plusy. I nie zwalniamy tempa, o godzinie 14 będziecie mogli wziąć udział w czymś bardzo interesującym, mianowicie wspólne nagranie jednej z topek troli, mianowicie będzie to ostatnia dziesiątka najlepszych 50 gier wszechczasów, na które jakiś czas temu głosowaliście. Tak więc jeśli chcecie zobaczyć to od kuchni i wziąć na żywo udział w tym wszystkim i móc żywo komentować, rozmawiać z nami, nie zgadzać się z nami, ale również się zgadzać, komentować, bić brawo, no nie mam pojęcia, cokolwiek robić, tak więc o 14 będziecie mogli wziąć udział w nagraniu, tak więc... Kurczę, fajnie będzie. I o 16 na coś, na co wiele osób czeka, mianowicie odsłonięcie dwóch nagród. Z jednej strony będzie to Gra Roku Graczy, a z drugiej strony będzie to dziecięca Gra Roku Graczy 2016 roku, na którą już w tym momencie zagłosowało ponad 6 tysięcy osób, czyli pobiliście już rekord z poprzedniego roku. Ile będzie tym razem? Nie mogę w tym momencie powiedzieć. Przyjdźcie na 11 marca na UKSW, no to się dowiecie, ile osób zagłosowało i co najważniejsze, do kogo powędrują nagrody. W niedzielę, z uwagi na fakt, że jest to czasy spokojniejsze, rodzinne, familijne, o 11.30 będziecie mogli wziąć udział w eliminacjach do Mistrzostw Polski w grę Domek. Oczywiście prowadzić będziemy je my. No i cóż, przychodźcie, powodzenia, tutaj macie jeszcze adres, pod który możecie się zapisywać. Wystarczy napisać swoje imię i nazwisko, napisać, że chciałby wziąć udział w tych eliminacjach. No i co, przyjdź na 11.30 w niedzielę i co? I powodzenia. I teraz, kto jeszcze będzie? Uwaga, będę czytał z karteczki, nie wstydzę się tego, ponieważ nie chcę absolutnie, żeby ktoś został pominięty. Tak więc uwaga, będzie ekipa z portalu, dzięki której będziecie mogli zagrać w ich nowości, które będą pojawiały się z wielką pompą w czerwcu. Tak, Alien Artifacts będzie, tak, Bloodborne również. Do tego wszystkiego będzie ekipa z Rebela, będzie Egmont, który ogarnia strefę dla dzieci, będzie markowe War Factory i będziecie mogli sobie pograć w Dustę na wypaśnych magietach, ale to nie jedyny figurkowiec, który będzie tutaj dostępny, ponieważ również dzięki ekipie z Orla Cafe będziecie mogli sobie pograć w takie gry jak Warhammer 40 000, Age of Sigmar i Blood Bowl na specjalnych stołach. Kurde, sam bym sobie w to zagrał. Do tego wszystkiego pokazy Kaspra Ryksa kuchennej gry z patelnią. A jaka to gra? Musicie w tym momencie pomyśleć. Jak również ekipa z Baldara, takie gry jak Wiek Pary czy Orlean. Wszystko będzie leżało, będziecie mogli sobie od razu podejść i zagrać. Do tego wszystkiego, jeśli chcielibyście sobie kiedyś kupić taki stół specjalny do gier, będzie ekipa RN Dice i będziecie mogli sobie przy takim stole zasiąść, zagrać na bogato i zobaczyć, czy Wam pasuje. Sporo się będzie działo na tej kostce, czyli takim typowym evencie planszówkowo-figurkowo-karciano-bitewnym. No nic, przechodzimy do nagród. I teraz nie powiedziałem najważniejszego, co trzeba zrobić, żeby na przykład wygrać takiego fantastycznego Kraj Hawoka, który na Was spoziera niebieskim oczkiem. Trzeba po prostu przyjść na kostkę, dobrze się bawić, a co półtorej godziny, co dwie godziny będziemy rozdawali gry, ale mamy ich naprawdę tyle, że chyba będziemy tymi grami w Was rzucać. Pierwsze losowanie o godzinie 13.11 marca i już tutaj nie czekając pokazuję Wam nie wszystko, co mamy, ponieważ mam za małą kanapę, żeby to się wszystko zmieściło. Część gier znajduje się jeszcze u mnie w, nazwijmy to,
grocie trolla, czyli po prostu gdzieś jest rzucone, ponieważ tego jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Wydawcy stanęli na wysokości zadania, przysłali całą masę fantastycznych gier, a teraz po prostu Wam je zaprezentuję. I tak jak powiedziałem, wiele z tych gier występuje w wielu kopiach i jeszcze dwóch wydawców, czyli Egmont i Grana, nie dosłali, można powiedzieć, kompletu tych gier, które chciałyby, żebyśmy Wam wręczali. Tak więc słuchajcie, zacznijmy na przykład od Pandemika Lekarstwo, bardzo ciekawa gra. Wciągamy młode pokolenia, ale też i nie młode, mamy Magica Revolta, czyli coś, co można tylko i wyłącznie dostać, kiedy się bierze udział w konkursie pre. Tutaj mamy, proszę, dwa pionki, bohater do wynajęcia, blok ekipa. Tutaj absolutnie, słuchajcie, MDR zrobił coś niesamowitego. Przysłał nam tyle tych blok ekip, że tak jak mówię, będziemy Was tymi grami po prostu rzucali. Tutaj mamy Huka od wydawnictwa Lacerta. Mamy też Grunto Zdrowie, mamy coś dla cięższych graczy, czyli Antarktydę, Pociąg Europa, tutaj Kariera Polityczna. Teraz co to jest? To są takie bardzo fajne, ciekawe, klimatyczne podstawki, może dobra, mało klimatyczne, ale możemy sobie je pomalować, podstawki pod karty, które ogarnął człowiek, który wydał taką grę. I uwaga, zagadka, wpisujcie w komentarzach, gra z patelnią. I teraz tutaj mamy jakieś dziwne koperty, w sumie dobrze przy Gruncie to Zdrowie. Mamy koperty, w tych kopertach znajdują się wejściówki do Escape Roomów, każdy z nich warty po 140 zł. Komu się uda go wylosować, będzie mógł sobie pójść z, nie wiem, z przyjaciółmi, z rodziną, no nie mam pojęcia, z kimkolwiek chce, albo nawet sam do Escape Roomu i się dobrze bawić. Tu jest tylko i wyłącznie zniżka do jednego, ale oni też spokojnie dorzucają taką wejściówkę. Co my tu jeszcze mamy? Słuchajcie, Jenga, Hasbro, tak, udało się, odezwało się do nas Hasbro i zarzucili nas fajnymi rzeczami. Mamy Jengę, mamy Simon R, taka bardzo fajna, ciekawa, zręcznościowa gra, którą, nie ukrywam, kurde, jak zobaczyłem, sam chciałem ją sobie, nie wiem, wziąć, rozpakować, czy po prostu podwędzić, ale dobra, jestem uczciwy z domu, więc będziecie mogli coś tak fantastycznego również sobie wygrać. Klasycznie mamy również Monopol, mamy Monopol Junior, a niech młodzież też ma, niech będzie się doskonale w to wszystko bawiła. Mamy Connecta, kurczę, pamiętam jeszcze na takiej telewizji, kurde, Pro7 chyba, były reklamy tego, jak ja chciałem to mieć, jak byłem młodszy. Co tu jeszcze mamy? Tutaj znowu spojrzenie na nas Pandemic Lekarstwo, tutaj mamy King's Rival, do tego mamy jeszcze Mob Town. Taka dziwna torebeczka, ona jest pusta. Nie, spokojnie, nie będziemy rozdawali w formie nagrody pocieszenia takiej pustej torebeczki, ale słuchajcie, takich torebeczek będzie 100 i w tych 100 torebkach będą znajdowały się takie pakiety powietalne dla pierwszych 100 osób, które pojawią się na kostce i po prostu dostaną coś za sam fakt, że po prostu przyszły. Co my tutaj jeszcze mamy? Mamy gry od wydawnictwa Aleksander, Gorący Ziemniak. Marek ostatnio recenzował, naprawdę bardzo fajna, przyjemna rzecz. Ostatnio dostosowałem zasady do zabawy, nie, z czterolatkiem, bo wyliśmy się absolutnie przednie. Co tutaj mamy jeszcze? Gdybyś był, czyli kolejna gra od wydawnictwa Aleksander. Mamy Książęta Florencji. O, mamy Kapitał od Grany, mamy Obóz Ninja od dwóch pionków. O, tutaj widzę, mamy jeszcze Cefaulizację. Tutaj gra komputerowa. Proszę, nie rozdajemy tylko i wyłącznie gier planszowych, ale komputerowe też się zaplątały. Mamy Genuę, no i Twistera, od po prostu jak ktoś chciałby się powyginać. Słuchajcie, mamy absolutnie bardzo, ale to bardzo dużo gier. Tak jak powiedziałem, wystarczy tylko i wyłącznie przyjść i wziąć udział w losowaniach, które cyklicznie odbywają się na kostce i tym razem będzie tego bardzo, ale to bardzo dużo do rozdania. Nie miałem już czasu, żeby czekać na część wydawców, ale tych gier będzie jeszcze więcej. Tak więc cóż, po prostu widzimy się na kostce. To tyle na dzisiaj, do następnego razu. Trzymajcie się. Hej!